witam Ciebie bardzo serdecznie w nowym filmiku na kanale La Kierowniczka. I słuchajcie, dzisiaj będziemy testować jedną z nowości marcowych, która całkiem niedawno wkroczyła na rynek. Jedną, to jest bardzo duże uproszczenie, bo do przetestowania dzisiaj mamy dosłownie dwa kartony różnych lakierów. Tak, one są pełniutkie i za chwilę zobaczycie ich całą zawartość. Będziemy dzisiaj pracować na produktach marki MAGA. I ja już nieraz Wam je tutaj pokazywałam, nieraz pojawiały się na moim blogu czy innych kanałach. I słuchajcie, warto tutaj wspomnieć, że MAGA jest marką polską, one są produkowane w Łodzi. Kupić możecie je na stronie MAGI, link zostawię Wam na dole w opisie. I dzisiaj pojawią się tutaj dwie zupełnie nowe kolekcje. Każda z nich wypuszczona jest zarówno w wersji hybrydowej, jak i w wersji klasycznej, więc dostępne jest naprawdę całe mnóstwo kolorów. I możecie sobie zobaczyć, tutaj mamy kolory klasyczne, które dzisiaj będziemy oglądać, które dzisiaj Wam pokażę. Oraz coś, co osobiście mnie bardziej ciekawi, czyli kolory w wersji hybrydowej, które możecie zobaczyć tutaj. Przepiękny widok, za chwilę zobaczycie, że zawartość jest jeszcze ciekawsza i będziemy miały tutaj sporo do pokazania. I ten film podzieliłam sobie na kilka części. Będziecie mogły najpierw posłuchać trochę na temat kolekcji, która wchodzi, bo są to aż dwie kolekcje. Później będzie się pojawiał taki krótki przerywnik, gdzie zobaczycie te kolory w akcji, żeby trochę Wam je pokazać z innej strony. Na wiele kolorów tutaj potrzebne jest zbliżenie, żeby tak naprawdę dobrze pokazać to, jaki efekt dają. A na końcu oczywiście będzie zdobienie z ich użyciem, które już mam na dłoniach. Gwarantuję Wam, że będzie coraz bardziej wiosennie. I zaczniemy od kolekcji wiosenno-letniej, która zawiera 18 kolorów. Każdy z kolorów jest dostępny w dwóch wersjach, czyli w wersji klasycznej oraz w wersji hybrydowej. Klasyczna to jest oczywiście ta buteleczka, to jest system 10-dniowej trwałości, a tutaj mamy hybrydowe. I słuchajcie, te lakiery hybrydowe powstały w nowej formule. Jest to formuła opracowana we współpracy z Politechniką Łódzką i nazywa się Keratin Gel Polish with Keraflex System. I są to lakiery, zupełnie nowe opakowanie również i powiem Wam, że opakowanie moim zdaniem dużo korzystniejsze od tych, które wcześniej miała MAGA. Tamte po prostu były zwykłe czarne takie buteleczki proste, natomiast te białe wyglądają bardzo prosto, mają bardzo klasyczną białą szatę graficzną, ale słuchajcie, one wyglądają profesjonalnie, one wyglądają bardzo tak zachęcająco. Teraz jest taka moda na biały minimalizm i one idealnie się wpisują. No i słuchajcie, może trochę więcej o tym systemie, bo on, jak ja pracowałam już tworząc zdobienie na tych lakierach, zauważyłam, że on różni się od tego pozostałego, od tego poprzedniego. I tymi lakierami mi osobiście pracuje się lepiej. I ja mam taki mały katalog, który określa wszystkie produkty, które znajdują się właśnie w ofercie firmy MAGA. I tutaj mamy właśnie o tym systemie, o tej formule, która ma bardzo wysoką trwałość. Gęstość jest, powiedziałabym, taka przeciętna, klasyczna dla wszystkich lakierów. I one mają mieć bardzo ładne krycie. No na pewno to przetestujemy, żeby trochę więcej o tym powiedzieć. I w skrócie, co sama MAGA mówi o właśnie produktach z tej serii, to jest głównie odporność, optymalna konsystencja, pełne krycie, trwałość, zmniejszone ryzyko uczuleń, zminimalizowany nieprzyjemny zapach i komfort aplikacji. No i ja powiem Wam, że zgadzam się z tymi wszystkimi produktami. Jeszcze jedną chciałam rzecz zaznaczyć, bo bardzo mi się to podoba w przypadku firmy MAGA. Oni w tych swoich katalogach zaznaczają, że te systemy są kompatybilne z innymi lakierami, z innymi markami. I moim zdaniem to jest ogromna zaleta, bo wszędzie wszyscy mówią o tym, że ich produkty trzeba używać tylko z ich produktami, a wszyscy wiemy, że nikt nie kupi z każdej firmy bazę, z każdej firmy topu w 10 wersjach, tylko po prostu mieszamy te systemy. Fajnie, że MAGA otwarcie o tym mówi, że jest to możliwe. No i mamy kolory w tym systemie. Jest ich 18, więc bardzo dużo. I teraz zobaczcie sobie, jak bardzo kolorowa jest ta paleta barw. To jest dla mnie po prostu tęcza. Przepiękne kolory, zarówno pastelowe, neonowe. Są dwa kolory, które mają w sobie taką, trzy przepraszam, malutką nutkę błysku, ale to jest dosłownie tylko taki bardzo drobny dodany shimmer do kolorów. Kolorystyka już na pierwszy rzut oka od razu chce się jakichś kwiatów, jakichś wiosennych zdobień. Osobiście mi najbardziej przypadły do gustu tutaj te kolory na końcu, szczególnie
ta dwójka piękny zestaw tworzy razem. No i oczywiście nie omieszkam dzisiaj go wypróbować. Jeżeli chodzi o nazewnictwo kolorów, o ich oznaczenie, bo wiecie, że zawsze na to zwracam uwagę. Tutaj mamy oznaczenie 1L, 2L i tak dalej. One są po prostu ponumerowane i to samo oznaczenie znajdziecie do góry na buteleczce. Tutaj znajdziecie również znacznik koloru, bo widać od razu, jaki to jest kolor, oraz nazwę. Natomiast na boku tutaj macie zaznaczone, jaki to jest kolor, poprzez właśnie znacznik koloru, ale znajdziecie też tutaj chociażby numer. Także zarówno jeżeli macie stojące na półce, jak i leżące w kuferku, to bez problemu będziecie poruszać się po tych produktach. No i jeszcze jedna sprawa, o której muszę wspomnieć, bo opakowanie już Wam wspominałam. Dostępność jest na stronie, na dole będą linki. To jest nazewnictwo, bo ja jak otworzyłam to pudełko i ja sobie tak patrzę, co tu pisze. I to już jest zdecydowanie mój faworyt, jeżeli chodzi o nazwy tych wszystkich produktów. Mamy tutaj kolor, który jest to kolor 15L i nazywa się Ona by tak chciała. Więc część z tych kolorów ma po prostu takie śmieszne, różne nazwy, które wręcz zachęcającą. Mamy tutaj bardzo dużo właśnie powiązanych z piosenkami. Jest Bella Ciao, jest chociażby Follow Me, First Kiss. Mamy bardzo dużo właśnie ciekawych nazw i moim zdaniem, słuchajcie, fajne jest to, jeżeli firma wprowadza coś, co dodatkowo utkwi nam w pamięci. Bo ja na przykład już na zawsze będę pamiętać, że Maga ma takie nazwy w swojej ofercie. No i to jest dodatkowa rzecz, która myślę, że cieszy, bo teraz jest tego wszystkiego tyle, że trzeba znajdować to, co nam najbardziej odpowiada. Omówiliśmy sobie pokrótce ten system i o nim ja już wiem, że będę mówić więcej. Po pierwsze dlatego, że mam tyle kolorów i koniecznie chcę je przetestować, bo dla mnie to są po prostu idealne kolory na ten okres nadchodzącej wiosny i lata. No a druga sprawa, że bardzo przyjemnie mi się nimi pracuje. I ja na razie oczywiście pracowałam tak w takich pierwszych próbach, robiłam swoje zdobienie, które już noszę, żeby trochę je przetestować, ale na pewno chcę się na tych lakierach, szczególnie właśnie na tej keratynowej formule skupić, bo mega mi przypadła do gustu. Teraz zobaczcie sobie trochę więcej zbliżeń na właśnie tą kolekcję. Części tych kolorów i tutaj do oferty Maga wpuściła drugą część kolekcji Inna Bajka i ta kolekcja nazywa się po prostu Inna Bajka 2.
i w niej mamy już 12 kolorów. Znów pokażę Wam małą zapowiedź tego, co znajduje się tutaj w tej kolekcji. Oczywiście jest to 12 brokatów. I to nie takich płaskich, delikatnych, tylko tak trójwymiarowych, wielokolorowych, że one same w sobie robią efekt. Moim zdaniem wystarczy wybrać sobie jeden kolorek, który połączymy z takim jednym bardziej efektownym i już mamy taką stylizację gotową, jeżeli ktoś nie lubi kombinować z za dużą ilością zdobień. Mamy tutaj 12 kolorów, wszystkie one mają połączone motywy właśnie bajkowe. Dostępne są oczywiście w wersji hybrydowej oraz w wersji klasycznej i już Wam je porównuję wizualnie. Tak wygląda wersja klasyczna, czyli od razu widzimy, jaki kolor znajduje się w środku. Możecie zobaczyć, bo ten akurat jest przepiękny. A tak wygląda wersja hybrydowa, czyli buteleczka z naklejką. Obie mają takie błyszczące bardzo nakrętki. Jeżeli chodzi o wersję klasyczną, ona ma numerek na dole z nazwą, natomiast kolor widzicie od razu po buteleczce, więc to oznaczenie ważniejsze jest przy hybrydowych lakierach. I tutaj mamy oznaczenie do góry w postaci numeru i nazwy i na każdych znajduje się taki jednorożec i jest to kolekcja Maga Inna Bajka 2 Przygoda łódzkiego jednorożca. Możecie sobie zobaczyć, tak wyglądają buteleczki. Jedyne, czego mi na nich brakuje, to to, że nie mamy tutaj w żaden sposób znacznika koloru, bo na tych nowych z serii keratynowej mamy znacznik koloru tutaj i tutaj i od razu wiemy, co jest. Tutaj mamy tylko numer i nazwę. Ale przez to, że mam taki wzornik, więc już od razu wiem, który numer oznacza który kolor. Z tym również można sobie poradzić. No i słuchajcie, w tej kolekcji mamy 12 błysków. Więc samo to już robi wrażenie. Tutaj musiałam naprawdę pokombinować, żeby uchwycić te błyski w akcji, bo po prostu aparat tak odbijał mi każdą z tych drobinek, że zastanawiałam się, jak to zrobić, żeby było jak najlepiej je widać, więc będą mega zbliżenia, ale mam nadzieję, że taka prezentacja kolorów również Wam się spodoba. No i słuchajcie, kolekcja Inna Bajka ma już w tej pierwszej części mnóstwo pięknych kolorów. Ja Wam kiedyś pokazywałam część z nich, bo kilka kolorów miałam. Natomiast tu mamy kolejną dwunastkę. W tym momencie nie jestem w stanie pokazać Wam całych dwóch kolekcji, wykonać zdobienia z każdego z tych kolorów, bo to jest po prostu nierealne. Ale mając taką paletę barw, ja już jestem na wiosnę i lato przygotowana, więc jeżeli macie jakieś pomysły, coś co chcecie zobaczyć, coś wpadło Wam w oko, to dawajcie znać, bo będziemy te kolory teraz ostro testować. I ja już mam kilka pomysłów w głowie, ale myślę, że jeżeli coś macie, to również dajcie znać, podrzućcie. I teraz zapraszam Was do prezentacji drugiej kolekcji. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Obu tych kolekcji. Widziałyście już wszystkie 30 kolorów w wersji hybrydowej oraz 30 w wersji klasycznej, czyli łącznie 60 nowych produktów trafiło do oferty firmy Maga.
Wszystkie linki macie na dole. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, to piszcie śmiało w komentarzach. Zostawiam Wam na dole też link do mojego wpisu na blogu. Tam możecie się przyjrzeć tym wszystkim kolorom z bliska, powoli sobie przybliżać zdjęcia, jeżeli jeszcze macie jakieś pytania. Jeżeli chodzi o te kolory, to na pewno będą się tu pojawiać bardzo często. Ten system keratin bardzo mnie zaintrygował, tym bardziej, że fajnie mi się z nim pracowało. Po prostu trafiło w mój gust takiej konsystencji krycia lakierów, tego połączenia, więc na pewno będziecie je widzieć tutaj nieraz. Jeżeli macie jakieś pytania, no to piszcie oczywiście w komentarzach. A teraz może przejdziemy do wykonania zdobienia. I słuchajcie, gradient chodził za mną krok w krok. Nie mogłam się zdecydować na niego ostatecznie, ale cały czas miałam w głowie, wiedziałam, że jeżeli tylko pojawi się taka nutka wiosenna, to od razu wlatuje coś cieniowanego. I gdy przyszły do mnie te paczki i zobaczyłam te cztery kolory leżące obok siebie, to ja wiedziałam, że to jest idealny zestaw pod cieniowanie i ja się wcale nie myliłam. To są kolory od numeru 6L do 9L. I zaraz powiem Wam, co to są za nazwy. Limonette, Carmelek, Music Reef oraz First Kiss. I ten 9L, czyli ten First Kiss, ostatni, ma bardzo, bardzo delikatny shimmer. Pewnie nie będzie widoczny z daleka, ale na tych zbliżeniach pewnie zauważyłyście. I te kolory same się cieniują. One są tak idealnie tonacją dobrane, że po prostu cieniowanie samo wychodziło. Ja postanowiłam wycieniować całe 10 paznokci, nie zostawiłam żadnej pustej przestrzeni, natomiast nie chciałam na tym zakończyć i myślałam o dodatku błysku. Natomiast byłoby to trochę przesadą, dlatego postanowiłam, że dodam tylko czarny stempelek, który całość jednocześnie trochę przykryje i złagodzi, a jednocześnie jeszcze bardziej podkreśli, bo kolor czarny nadał bardzo mocnego kontrastu do reszty. Poza tym chciałam wpleść chociaż delikatnie motyw kwiatowy, to dopiero początek, będzie tego znacznie więcej. A więc na dzisiaj to już jest wszystko. Widziałyście piękne 30 różnych kolorów. Widziałyście stylizację wykonaną właśnie tymi kolorami, bardzo żywą, bardzo intensywną, wiosenną. Poczułyście powiew wiosny, poczułyście te promienie słońca pochodzące od tych kolorów. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Dajcie mi koniecznie znać, co sądzicie o tych kolorach, które Wam się najbardziej spodobały i czy znacie firmę MAGA. Bo moim zdaniem to jest firma, którą powinnyście znać, bo oni mają niskie ceny produktów, bo średnio 20-25 zł za lakier hybrydowy, klasyczny zaczynają się chyba od 6 zł. Mają też takie mini dropsy, które są w takich zupełnie małych pojemnościach, które możecie po prostu takie mniej niespotykane kolory lakierów klasycznych sobie kupić, więc oferta jest szeroka. MAGA tak naprawdę jest od kilkudziesięciu, ponad 20 lat na rynku i jest to firma, która ma bardzo duży potencjał, więc koniecznie sobie zajrzyjcie. Oni często też mają różne promocje i te produkty wtedy są jeszcze tańsze, więc na pewno warto przetestować. Stacjonarnie możecie dostać ich na targach, bo wiem, że się bardzo często pojawiają. Sama miałam okazję ich tam kiedyś spotkać, więc jeżeli będziecie miały okazję taką, będziecie chciały spróbować, no to koniecznie powinniście to zrobić. Czekam na Wasze komentarze, widzimy się w kolejnym filmiku. Trzymajcie się ciepło, pa pa! Thank you.